Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz. To jest kolejny odcinek symulatora maszyna. Dzisiaj pojedziemy sobie Fiatem z Jarkawek do stacji Wiliś. Tak oto dzisiaj będzie wyglądała nasza transmisja. Jeszcze tylko sobie sprawdzę. No, oczywiście, że jest źle. Ja się nauczyłem, że to po prostu muszę sobie zmienić. Nie wiem, czemu mi się to od razu nie chce zapisać. W ustawieniach. I teraz możemy przejść do prawidłowego odcinka. Witam wszystkich obecnych. Witam wszystkich przybyłych na transmisję oraz na odcinek. Jest godzina już 21:30, więc dosyć późno. Tak oto wygląda nasz skład. 3 wagony. Będziemy wyjeżdżać za chwilę w perony. Uruchommy sobie baterię, dajmy nastawnik jazdy do przodu. Jeszcze trochę podgłośnimy sobie maszynkę, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno. No i też sobie trochę podgłośnimy na transmisji. Zobaczymy. Uruchommy sobie oświetlenie, reflektory, i była pompa wody. Oczywiście jest. Załączamy. Przyciemnienie oświetlenia, aby coś widzieć z przodu. Jak całkowo Phone 2 jest wymagającą scenarią. Nie wiem, jaki jest kanał radiowy, nie ma tutaj nic napisane. Witam serdecznie, panie Simonie. Kanał trzeci jest w rozkładzie. Super. ZF3 niestety nie działa. Nałączmy pompę oleju, pompę paliwa. I odpalmy silnik. Silnik ładnie zaczął pracować. Ciśnienie się nabija. Zobaczmy, wagony ładnie nam świecą. Ustawmy sobie kamerkę. No i cóż, włączmy to ogrzewanie pociągu, nie? Będzie trochę głośniej. Gdzieś to tu było, nie? No. Teraz zgubiłem, widzicie? Stawa pospieszna jest. A dziś było. A dzisiaj sobie sprawdzę tę lokomotywę. Była, niech klimatyzacja pracuje. Miastko, przyciemnienie reflektorów. Można włączyć, a w sumie my będziemy manewry robić, więc włączę sobie prawe światełko tylko. Tu jest. Silnik wchodzi na obroty. Zdań, my tu mieliśmy coś wdusić? Nie. Nasz nakło orzechowo-macierzowo z powodu prac torowych pojedziemy torem lewym. Jeszcze mamy czasu do odjazdu. A nie, to jest Janiszew. No tak, a my jesteśmy w Janiszewie. Dobrze. Mamy 10 minut do odjazdu. Sobie jeszcze czekamy.
Kwiacik mam ładnie pracuje. Wagoniki też. Mamy jeden wagon dzielony, pierwsza i druga klasa. Mamy jeden wagon drugiej klasy z miejscem na rowery. I mamy wagon drugiej klasy już bez miejsca na rowery. Te dwa są bezprzedziałowe i ten pierwszej klasy dzielony też jest bezprzedziałowy. Tak to dzisiaj będzie wyglądać. No i cóż, oczekujemy na badanie sygnału uprawniającego nas do wykonywania manewrów. Silnik pracuje, normalnie by miał 600-700 obrotów, a ma 1100 dzisiaj. No i to ze względu na to ogrzewanie, ale już te nowe wagony, ogrzewanie pociągu biorą nie tylko jako ogrzewanie, ale również i za pracę. Klimatyzacja i nie zapominajmy, że jest 23 września i żyjemy w Polsce, więc no raczej o tej godzinie już jest zimno na dworzu. No ale musimy na takiej Hiszpanii jeszcze w nocy jest po 19 stopni minimalna temperatura w nocy. I mamy sygnał MS2 na semaforze manewrowym. Więc luzujemy hamulce. Opełniamy przewód główny. Czekamy, aż ciśnienie będzie na poziomie 0,5 MPa. Czy ja się nie mylę 5 bar? Jakoś tak to było, nie? 5 barów. 0,5 MPa to jest 5 barów. Dobrze. Mamy ciśnienie odpowiednie, więc możemy ruszać manewry. Dzisiaj szósta pozycja na sterowniku jazdy, a silnik dalej pracuje na tych samych obrotach, nie? Przez to ogrzewanie. Normalnie to by się na bieżąco ta moc dodawała, nie? No i cóż. Takie są nasze nowoczesne realia. Fiacik jest tak ładnie zaokrąglony na górze, tak jak wagon. Bardzo ładnie to wygląda. Niestety jedziemy o późnej już godzinie, więc jest ciemno w symulatorze. Gdzieś 7 minut będziemy czekać w peronie. No, 3 wagoniki, więc dużego obciążenia nie mamy. Niby rozkładowy mamy V-max 100 na godzinę. Nie zmieniłem tego niestety. Zapomniałem. Na 120. Ja tak była sceneria zrobiona, nie? Na 100. No i na hamowanie. No i coś, czego mi w Steam Rainu brakuje. Drzwi się otworzyły. Na wsiadanie i wysiadanie pasażerów.
to o wiele fajniejsze od tego, co jest w Simrailu ogólnie, że te drzwi się otwierają, że to jednak pracuje. Znaczy w Simrailu też się otwierają. Teraz bym powiedział coś inaczej, drzwi się otwierają w Simrailu. To strasznie rzadko, bo tam bardzo, bardzo mało pasażerów siada. Zobaczmy, jak tu ładnie komputer wyhamuje. Ciągiem regionalnym. Pięć wagonów ma. Już aż odpuścił hamulec. O matko. Współczuję pasażerom. Czuję pasażerom, naprawdę. My mamy cały czas przyciemnione reflektory, należy o tym pamiętać. O nas mówią, o nas. Witam wszystkich nowo przybyłych widzów na transmisję na żywo. Oczywiście lokomotywa odpalona, jak to by było w prawdziwym życiu. Ze względu na to, że ogrzewanie, klimatyzacja i gaszenie i odpalanie silnika może tylko bardziej zaszkodzić lokomotywy i po prostu tyle elementów, co się może zepsuć przez odpalanie i zgaszanie co chwilę, jest mniej opłacalne od paliwa, które się zużywa. W ogóle widzę jakieś małe problemy z internetem. Nie wiem czemu, jakieś klateczki lubimy. Zmienimy trochę bitrate, żeby nie było problemów, teraz powinno być lepiej, a jakość nie powinna się mocno pogorszyć. No fajnie, nocna służba, zgadza się. Symulatorowa godzina zakończenia to jest gdzieś północ 08. Nasza rzeczywista to będzie jakoś 23 z groszem. 23:20, coś koło tego. Pewnie będzie jakieś opóźnienie, ze względu na to, że pomiędzy Orzechowem a Macierzewem są prace torowe. A nie, jeszcze 2 minuty. Jutro niedziela, więc myślę, że może wpadnie parę osób na transmisję.
jutro dzień wolny, więc już myślę, że ludzie się inaczej na to zaopatrują. O tej godzinie nawet. Ja mam jeszcze parę dni wolnego i też do pracy trzeba wrócić. Wiadomo, nocna służba CP07 wiadomo, że jest najlepsza, tylko ja już tyle scenariuszy poobjeżdżałem, że już pomału nie ma z czego robić transmisji. Jak mam po raz trzeci jechać, nie wiem, na Wrzosach albo Drawinowie, to bez sensu. Więc dlatego dzisiaj jedziemy sobie Fiatem przez Całkowo. Drzwi w pierwszym wagonie się otworzyły, konduktor już się patrzy. 55-325 odjazd. No to odjazd. Mi się podoba, że te spalinowe lokomotywy potrafią. O. Dokładnie, powolutku. Napiąć cały skład. Zobaczmy sobie odjazd z wagonu pasażera. Driverze. Ja już trochę zapomniałem, zresztą można powiedzieć o tym symulatorze. Jakbyś ostatnio albo maszyna, a najczęściej to ogólnie simrail, nie? Dyżury na stacjach w simrailu, albo jazda pociągiem. Jakbyś ostatnio trochę ten train driver w moich oczach zszedł ze ścieżki głównej. Simrail jest trochę bardziej realny. Już zresztą zapłaciłem za to, to czemu by nie korzystać, nie? Zakaz wjazdu pojazdów z trakcją elektryczną. Był wskaźnik na górze. Pod linią. Kiedyś pamiętam, że tędy jechaliśmy SA-133, czy jakoś tak. Powodzenia, panie Sejmonie, w takim razie. Witam serdecznie, panie Szaznik. Na transmisji, dziękuję bardzo za subskrypcję. Można wysłać donate, nie ma czasem w opisie, no i nie trzeba naprawdę. Dajemy sobie radę. No nie, nie ma w opisie. A dzisiaj zatrzymamy, panie Szaznik, to dodam do opisu, bo zapomniałem nawet nadać. Na T-play można, ale no mówię, linka zaraz podamy. Zapomniałem, gdzieś mi to umkło. Kiedyś miałem dodane do transmisji którejś i tak. I zbliżamy się do przystanku kolejowego, więc przyhamowywujemy. No niestety, panie Szaznik, w maszynie nie da się być konduktorem. Tutaj się da być tylko maszynistą. Jeszcze chyba nie widziałem porządnego symulatora bycia konduktorem, tak szczerze.
No i delikatne dohamowanie w perony. Już wysyłam linka. Taka Hemingway, następna stacja. Ja wie pan, tutaj tak oficjalnie to ogólnie nie ma muzyki, nie? Jest tylko na transmisji, a to jeszcze idzie na odcinki, więc na odcinkach 55-325 niestety nie ma. Nie no, jakby na transmisji puścimy, spokojnie. Spokojnie. Momencik. Będzie nam czas tu nie leci, ja już tutaj załatwiam. Ogólnie już w opisie. W opisie do transmisji powinno być. Odnośnie donate'ów. Jak coś, to jeszcze podsyłam linka na czacie. Nie, dlatego nie ma na odcinkach, bo no niestety prawa autorskie. Proszę bardzo. Panie Szaznik, a my ruszamy. Dziękuję, panie Szansnik. Ta 10 złotych, tak misz od lubi poziomki. No, w sumie dobry utwór by to był na dane i to o tym nie pomyślałem. Na następną transmisję chyba zmienię. Ma pan rację, ma pan rację. Znaczy, mówi pan, panie Szaznik, o toaletach jeszcze w tych starych, regionalnych pociągach. Na przykład w kibelkach N57, czy mówi pan już o nowych wagonach z systemem próżniowym? No to są dwie różne rzeczy, bo te w starszych pociągach na przykład po prostu
No, spuszczenie wody działało na spuszczeniu wszystkich ludzi, było w toalecie. Na tory. Ogólnie. I tam to zostawało, nie? Na torach. No będziemy zmieniać kanał radiowy na numer 6. Dokładnie. Zostawiamy kanał 6. I zbliżamy się do stacji Janiszew Górny. Się nie będziemy rozpędzać bez sensu. I sobie na ubaczność nadajemy. Panie Szacnik, odpowiedź odpowiednia, jeśli chodzi o te stare pociągi, czy chodzi o nowe? Dobry wieczór, panie Konradzie. Polregio. Polska kolej Małopolska. 55325 odjazd. Szczerze powiedziawszy, mało mam wspólnego z koleją małopolską. Ogólnie pole region, o, szczerze się rozwijają. I to myślę, że w dobrym kierunku. Przez te swoje elfy nowe. Aczkolwiek, no, jeszcze do niedawna jeździły stare N57, kibelki. Jeszcze nie zmodernizowane, no to tutaj kiepsko. Kiepsko to wyglądało, no ale no, co tu dużo mówić, ogólnie polska kolej teraz się mocno rozwija w tych czasach. W porównaniu z tym, co było z 10 lat temu, za moich czasów młodości, to teraz jest super kolej. A jeszcze pamiętam, za czasów młodości się jeździło N57. To ja co tydzień do Poznania jeździłem pociągiem, nie? Jeszcze za tych czasów. Ode mnie z miasta 1,5 godziny. Godzina 42 chyba. Pociągiem się jechało. Dziękuję bardzo serdecznie za subskrypcję, panie Konradzie. Mam nadzieję, że panu się spodoba u mnie na kanale. I myślę, że zostanie pan na dłużej. O. I kończąc jeszcze temat. Kiedyś się jeździło godzinę i 42, teraz nawet regio się jeździ chyba godzina 28. Tymi nowymi elfami. Więc no myślę, że jest postęp. No pociągiem idzie dojechać Intercity w 1 godzinę nawet. W 1 godzinę i 3 minuty chyba. Jako, że samochodem trzeba jechać 1,5 godziny ponad, to myślę, że rozwój jest bardzo dobry. I zbliżamy się do stacji Rozany.
było całkiem przyjemnie, ale do momentu, aż przyszedł jakiś człowiek po konsumpcji alkoholu i cały życiu zaczął śmierdzić stodołą. No niestety. To w Regio się zdarza. A to jeszcze przedziałowy, tak? Ja już dawno nie widziałem przedziałowego Regio. Zawsze bez przedziałowej jeździły. U mnie akurat, no... Rzeczywiście, no niezbyt przyjemna sytuacja. I szczerze powiedziawszy, to... Nawet w Intercity się zdarzają takie rzeczy. Bo ogólnie szczerze... No i dobrze, kiedyś też mi się zdarzyło i to jeszcze awantury robili w Intercity, jeszcze jakieś przedziałowe jeździły za dawnych czasów. 55-325 odjazd. Znaczy do tej pory jeżdżą przedziałowe Intercity również. To nie da się ukryć, że tak nie jest, ale już rzadziej. Myślę, że kultura podróżowania też już się pomału trochę zmienia. Na przykład wagony ciszy. Bardzo mi się to podoba. Człowiek wchodzi, cisza, pokój. I można w spokoju delektować się podróżą. To jest RP? Znaczy można być kontrolerem, czy tylko maszynistą? Nie, w tej grze można być tylko maszynistą, tak samo jak w SimRailu. Znaczy nie, w SimRailu można być ogólnie... Na multiplayerze można być i dyżurnym ruchu, i... maszynistą. A w maszynie można być tylko maszynistą, niestety. Jest gra single player. Czyli nie gra się z innymi ludźmi. Niestety mój komputer SimRaila nie jest w stanie uciągnąć jeszcze pod transmisją na żywo. Zostaje mi tylko nagrywanie odcinków z tamtego symulatora. Ale mam w planach chociaż przetestować, jakby wyglądał tryb dyżurnego ruchu z nagrywaniem i streamowaniem. Zobaczymy.